Dzień dobry. Ostatnio opowiadałem skąd wzięło się powiedzenie ale heca. Dziś kolejne powiedzenie z historią w tle, czyli słowo się rzekło kobyłka u płotu. Powiedzenie to będzie oczywiście tylko pretekstem, żeby odbyć spacer przez Żoliborz, Marymont i Bielany. Jeśli doceniasz moją pracę, będę wdzięczny za postawienie mi kawy z linku w opisie tego filmu. A jeszcze bardziej, będę wdzięczny za kliknięcie łapki w górę pod tym filmem. Przypominam też o Instagramie: opowiadam historię, gdzie pokazuję zaplecze swojej pracy. Tyle ogłoszeń, zapraszam na spacer. Dziś rzecz jest prosta, jesteśmy na Żoliborzu, akurat na ulicy Rydygiera, nowoczesne osiedle, infrastruktura i tak Ale gdybyśmy się przenieśli w nieodległą przeszłość, to rzecz wyglądałaby inaczej. Zobaczcie, mapa z XVIII wieku kończy się właściwie na dzisiejszym placu inwalidów. Mapa z 1825 roku właściwie podobnie. Otóż wcześniej było tu kilka wsi. Od średniowiecza był na przykład Polków, leżący nad rzeką Drną i Polkówką. Z Polkowa została nam tylko zniekształcona nazwa ulicy Pułkowej, a z rzeki Drny ten ciek wodny przy dzisiejszej Cytadeli, aż trudno uwierzyć, że ta rzeka kiedyś napędzała młyny wodne. Główne zabudowania Polkowa to dzisiejszy Plac Wilsona i okolice. Był też Buraków w okolicy dzisiejszej ulicy Włościańskiej. Została nam na woli ulica Burakowska, która wiodła na tenże Buraków. Część Burakowskiej po drugiej stronie torów zmieniono na Anny German. Żoliborska część odcięła się od Burakowa, ale gdybyście jednak spacerowali Burakowską, to zwróćcie uwagę na dawną fabrykę koronek Szymona Landała, która ma dziś nowe życie. Do niedawna były tu też jeszcze resztki zakładu chemicznych Soborskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Trzecia wieść to oczywiście Powąski, nazwa dziś zrośnięta z cmentarzami, tak bardzo że gdyby kogoś zapytać skąd nazwa ulicy Powąskowskiej, to odpowiedź pewnie byłaby że od cmentarzy. My jednak idziemy dalej aż na Bielany, gdzie Władysław IV. Waza sprowadza kamedułów. Nic więc dziwnego, że w kościele na Bielanach jest tablica wspominająca króla dobrodzieja i akt nadania kamedułom tego miejsca. A więc nie tylko Kraków ma swoje Bielany, oczywiście w obu przypadkach nazwy obszaru wzięły początek od białego koloru habitów zakonników. Jak mówiłem, po Kamedułach mamy tu kościół i zabudowania, czyli eremy, a więc domki, gdzie zakonnicy mieszkali, gdzie spędzali większość swojego życia. Jednak w samym kościele mamy kilka nieoczywistych ciekawostek, z których jedną jest serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Co zatem ciekawego może być w sercu króla? Otóż w samym zwyczaju oddzielnego pochowania serca nie ma nic dziwnego. Mamy na przykład serce Chopena w Kościele Świętego Krzyża, czy serce Marszałka Piłsudskiego na Wileńskiej Rosie. Zwyczaj jest stary, wczesno-średniowieczny, a w XVIII wieku była nawet moda na takie Pochówki. Michał Korybut zażyczył sobie zresztą takiego właśnie pochówku, pisząc w testamencie, cytuję, w dowód przychylności u ojców pustelników Kamedułów na Górze Królewskiej pod Warszawą w kościele tamecznym. Serce zostało umieszczone wewnętrznie za epitafium, jednak baczny obserwator zauważy, że są tu dwie urny, i tu historia robi się ciekawa. Przyjęło się, że ta druga urna to serce jego matki, ale jest to serce Klary Izabeli Pacowej, żony Krzysztofa Zygmunta Paca. Tu oczywiście może przychodzić na myśl płomienny romans króla z zamężną damą i romantyczna historia, jak to dwa serca spotkały się po śmierci, ale nic z tego. Pacowie zostali pochowani w klasztorze Kamedułów w Pożajściu, to dzisiejsza Litwa. Niestety po powstaniu listopadowym, Carat zamienił tamtejszy kościół na Cerkiew i prawdopodobnie wtedy wywieziono serce Klary do Warszawy. A ponieważ i tu, i tam były klasztory kamedulskie, to złożono serce Klary trochę przypadkowo obok serca Michała Korybuta. O ile kwestię serc mamy już wyjaśnioną, to zostaje pytanie, czemu anioły trzymają tu lustra? Interpretacje są różne, od duchowych, które mówią, że to Maryja jest zwierciadłem sprawiedliwości, aż po praktyczne, mówiące, że król wchodząc królewskim wejściem miał widzieć siebie między królem Dawidem a Salomonem. W całym wystroju kościoła uważne oko zauważy jeszcze raczej mało spotykane łyse putto i to też mógł być żart rzeźbiarza, zwykły błąd w sztuce lub pozostałość po tym, że fundatorom po prostu zabrakło pieniędzy na opłacenie dekoratorów. Trzeba jeszcze nadmienić, że przy klasztorze jest pochowany Staszic. Zgodnie z jego wolą pochowano go w tym miejscu. W ziemi zapisał on tak, cytuję: Pogrzeb mój ma być skromny, nieróżniący się od pogrzebu chrześcijanina ubogiego, gdyż przystępując przed oblicze Boga, wszyscy stajemy się takimi. Wracając na Żoliborz, mieliśmy tu też folwark Szpitala Świętego Ducha, czyli teren od Nowego Miasta aż do Drny, a więc późniejsze fawory. Fawory, bo chodziło o nadania ziemskie, potem były tu koszary stanisławowskie. A mówię o tym dlatego, że pijarzy, ci od Kolegium Nobilium, zakładają tu rezydencję, konwikt dla Młodzieży. Zakładają też ogrody i wtedy pojawia się określenie Żolibor, czyli piękny brzeg. Skąd tylko krok do Żoliborza? Bardziej romantyczna wersja tej historii mówi, że Sobieski zabrał tu Marysieńkę i ona wydała ten okrzyk i stąd mamy nazwę Żoliborz. Tak czy inaczej Żoliborz jako nazwa pojawia się dość późno. Skoro już o sobieskim wspomniałem, to ten, że buduje tu pałacyk dla swojej żony Marysieńki, zatrudnia do tego Tylmana z Gameren, który tworzy niewielki pałacyk nakryty czterospadowym dachem z hełmem i rzeźbą orła z rozpostartymi skrzydłami. Obok są kuchnia i pomieszczenia dla służby. Był oczywiście i ogród, właściwie dwupoziomowy park z kopcem i sadzawką. Jest rok 1695 i miejsce to od imienia Marii Kazimiery, czyli Marysieńki, zaczęto nazywać Mari Mont, czyli Górą Marii, i tu znów tylko krok do dzisiejszego Marymontu. Tak dochodzimy do wyjaśnienia powiedzenia słowo się rzekło kobyłka u płotu. Wersji jest kilka, ale uśredniając, mowa jest o tym, że do Sobieskiego przyjechał szlachcic Zaleski z prośbą miał bowiem objąć starostwo po swoim bracie. Króla w pałacyku na Marymoncie nie zastał, więc poszedł do okolicznego lasu, gdzie król lubił polować. Tam spotkał dworzanina, który go zapytał, a co będzie, jeśli król się nie zgodzi. Zaleski miał odpowiedzieć: To niech w ogon pocałuje moją kobyłę. Jakież było zdziwienie szlachcica, gdy wieczorem się okazało, że owym dworzaninem z lasu był sam Sobieski. Król zapytał go znów, co będzie, jeśli się nie zgodzę? Zaleski odparł, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Król zwierzęcia całować nie chciał, więc wyraził zgodę, a powiedzenie zostało z nami do dziś. Po śmierci Jana Marysieńka mieszkała w pałacyku, zanim nie wyjechała do Rzymu. A jeśli będziecie w Rzymie, to pójdźcie schodami hiszpańskimi w górę i lekko w prawo i tam znajdziecie pałacyk, gdzie właśnie Marysieńka mieszkała i ten pałacyk ma taki motyw, który powinien wam wydawać się znany. Jest orzeł biały, jest pogoń, są herby Marysieńki i Sobieskich. I o tym wam powie każdy przewodnik w Rzymie. Mało kto zauważy, że wokół tego herbu jest sznur z kilkoma węzłami. To stary, średniowieczny francuski symbol, stosowany na przykład przez królowe wdowy, a wiemy, że Marysieńka w Rzymie chciała, delikatnie rzecz ujmując, żeby wszyscy uznawali jej. Majestat. Jest to też znak, oczywiście, przynależności czy pobożności franciszkańskiej. Przypomnę, że sobiescy ufundowali m.in. klasztor kapucynów na Miodowej, gdzie spoczywa serce Jana III. Wracamy na Marymont. Od spadkobierców Jana III pałacyk odkupił August II i przebudował w willę myśliwską oraz urządził zwierzyniec. August mocny kochał polowania, zwierzęta cieszyły się zapewne mniej, bo Wettyn urządzał istne rzezie. Na przykład podczas jednego z polowań w tym miejscu wypuszczono cztery żubry, trzy niedźwiedzie, 44 jelenie, 200 saren i 80 dzików. Polowanie, w którym uczestniczyło prawie pięć tysięcy osób, trwało dwa do trzech dni. Ale to jeszcze nic w porównaniu do Augusta III, zwanego słusznie lub nie wielkim pasożytem stanu. Ten wettyn miał jeszcze większą fantazję w dziedzinie polowań. Na tę okoliczność właśnie na przykład posadzono las, wypuszczono 600 sztuk zwierząt, zorganizowano dwudniowe polowanie, a na uczcie po wszystkim wypito 300 beczek wina. Świadectwo krwawej pasji do polowań Augusta III znajdziemy dziś w Białowieży. Stoi tam bowiem obelisk świadczący o polowaniu z września 1752 roku. Wyobrażenie takiego angielskiego polowania z filmów można sobie włożyć między bajki. Wyglądało to tak, że służba pędziła zwierzęta do korytarza pojedynczo, a król z królową w altanie oddawali strzał. Tekst na obelisku mówi, cytuję: Dnia tego i tego najjaśniejsze państwo, August III, potem jest lista nazwisk, zabili 42 żubry, 13 łosiów, dwie sarny, suma 57 sztuk. Niemniej Marymont poza polowaniami był także świadkiem pojedynków. Najsłynniejszy z nich miał miejsce w 1744 roku. Adam tarło, wojewoda lubelski i najmłodszy senator w całych dziejach Rzeczpospolitej pojedynkował się z naszym starym znajomym Kazimierzem Poniatowskim. Był to ich drugi pojedynek i poszło oczywiście o kobietę, właściwie o kobiety. Pojedynek zgromadził też tłumy widzów które widziały, jak wojewoda lubelski padł martwy, tylko że prawdopodobnie zabił go major Korw, korzystający z zamieszania, jakie robił tenże tłum. Taka była plotka, ponieważ szabla Poniatowskiego po pchnięciu została czysta. Zwłoki wojewody zostały przewiezione do jego posiadłości, gdzie leżały jakiś czas, bowiem nuncjusz apostolski nałożył na obu ekskomunikę za udział w pojedynku. Poniatowski został skazany na sześć niedziel pobytu w wieży. I była to tak sławna historia, że Gierymski 125 lat po pojedynku namalował obecnie zaginiony obraz pod tytułem Pojedynek Tarły z Poniatowskim. Po Auguście III pałac z całym terenem przeszedł na własność elektorów saskich. Oni go wydzierżawili i ostatecznie ogród został zamknięty dla ludu. Po trzecim rozbiorze była to własność rządu pruskiego, aż w 1816 roku pojawia się tu Instytut Agronomiczny, czyli zaczątek SGGW i też pojawia się kaplica na parterze. Potem jeszcze mamy tu koszary i magazyny i po 1915 roku księża Marianie urządzają tu schronisko świętego Józefa, więc wraca i kaplica w 1924 roku z inicjatywy księdza Michała Sopoćki znanego z Kontynent ma miejsce przebudowa na kościół kolejna będzie miała miejsce za PRL-u i tak pojawia się tu kościół Matki Bożej Królowej Polski i w ten sposób też historia zatacza koło bowiem Teraz tym miejscem opiekują się księża Marianie, a ojciec Papczyński, czyli założyciel tego zgromadzenia, miał być spowiednikiem Jana III Sobieskiego. On zresztą też błogosławił temu królowi przed wyprawą pod Wiedeń. Do naszych czasów przetrwały relikty północnego pawilonu przypałacowego w budynku przy Dębińskiego. Jeden. Tak przynajmniej mówią pewne opracowania, niestety sam tego nie widziałem. Widziałem natomiast część muru oporowego tarasu, który podtrzymywał skarpę. Wewnątrz kościoła są też fragmenty ścian pałacu i bardzo dobrze, że ktoś je wyeksponował i zachował. Mało kto się spodziewa, że w tym niepozornym kościele znajduje się być może najstarszy zachowany zabytek na żoli bożu. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer przez dzielnicę trochę dalej od Starego Miasta i epoki Wam się podobał. Pamiętajcie też, żebyście uważali, komu każecie w lesie całować swoją kobyłę w ogon. Do następnej historii.